Jedziesz, Sigmar! O działo! No, widać, że bardzo chciał. Obalił przeciwnika, a przeciwnik chwycił go żelaznym uciskiem, założył klamrę, ale ta klamra nie jest niebezpieczna. Ta klamra nie stanowi zagrożenia dla Sigmara. Nie ma do czego. Nie powoduje tego, że Węgier dusi się w taki sposób, jaki powinien, czy wyszedł za gilotynowym. Sigmar puścił, ale w dalszym ciągu, wbrew pozorom, to on kontroluje sytuację. Ma przeciwnika w tak zwanej klamrze, w gardzie. Widać, że oprzeta go nogami i tak naprawdę może kontrolować jego ciało. Stara się wypuścić atak na łokieć. Zapewne byłaby to dźwignia, którą w brazylijskim jiu-jitsu nazwać można balachą. Ale jego rywal się wyswobodził. Uciekł. Chwyta nogi, ale tak jak powiedziałem, dźwignie na nogi są niedozwolone. Postanowiłem przywrócić wojowników do stójki, ponieważ nie było ustalonej pozycji. Sigmar nie zdążył zaznaczyć pozycji wyraźnej, takiej jak dosiad, takiej jak pozycja boczna, ponieważ jego rywal trzymał jeszcze podkulone nogi i tak naprawdę nie można było zadecydować i określić, że to Sigmar ma pozycję dominującą. W tym wypadku wrócili ponownie do gardy. Myślę, że Węgier jest potwornie zmęczony, bardzo ciężko jeszcze, może Państwo nie słyszycie, ale na pewno jego muskulatura zaczyna działać jemu na przekór. Tak jak mówiłem, te wszystkie mięśnie trzeba napompować krwią, napompować powietrzem. Coś? Stop. Proszę Państwa, wprawdzie to nie boks, ale takie rzeczy coś się dzieją. Drobna kontuzja. Pomimo kontuzji jednak zwycięża Sigmar.